Od 20 stycznia do 2 lutego uczniowie z naszego województwa mogli cieszyć się z ferii zimowych. Swoją ofertę specjalną dla dzieci i młodzieży z gminy Biskupiec przygotowało Centrum Kultury, Turystyki i Sportu. W ciągu 2 tygodni, codziennie od godziny 10 do 14, grupy dzieci miały okazję wziąć udział w wyjątkowych i nietuzinkowych zajęciach, które rozwijały nie tylko wiedzę, ale też zdolności manualne i sprawność fizyczną. Nie zabrakło zajęć plastyczno-artystycznych, w trakcie których dzieci przygotowywały m.in. kwiatki i kartki z życzeniami dla swoich babci i dziadków. W bibliotece wzięły udział w zajęciach Jak człowiek myśli w litery ubierał. Dużą dawkę wiedzy dzieciom przekazał przewodnik CKTiS Krzysztof Kowalski, który w trakcie miejskiego rajdu odkrywał przed uczniami historyczne ciekawostki i tajemnice Biskupca. Dzieci jeżdżą z rodzicami w góry, nad morze, zwiedzają obce kraje, a nie znają najbliższej okolicy. Często się zdarza, bardzo często, kiedy w klasie nawet 5 pytam dzieci, jak się nazywa rzeka, która przepływa przez Biskupiec, dzieci krzyczą zdecydowanie Wisła. Więc ja im mówię, że jest taka rzeka, niekoniecznie płynie przez Biskupiec i wtedy dowiadują się, że mamy rzekę Dymer, którędy ta rzeka teraz płynie, którędy płynęła 100 lat temu czy 200. To jest takie regionalizm przez małe R, poznajemy najbliższą okolicę, potem coraz dalej. W trakcie rajdu dzieci odwiedziły m.in. bibliotekę, wystawę aparatów fotograficznych Wiesława Borowskiego, park oraz urząd miejski. W trakcie wycieczki poznały daty powstania poszczególnych budynków i ich historię, a także sylwetki znanych postaci związanych z Biskupcem. Mieliśmy ogólnie taką historię o jakby Biskupcu i to mi się najbardziej podobało z tego. Zabytki i budynki, które powstały bardzo dużo lat temu. Były różne takie ciekawostki o Biskupcu, których niektórzy mogli nie wiedzieć, a niektórzy mogli wiedzieć. Odkrywają te miejsca na nowo. Na przykład były dzisiaj blisko karuzeli, wiedzą, co tam się dzieje, ale nie wiedziały na przykład, że ten trakt pieszy, który obok karuzeli przebiega w stronę ulicy Wiosennej, był urządzony w 1934 roku, że tam były bagna. Były wielokrotnie dzieci bawiły się w parku miejskim, ale nie wiedziały, że parę dziesiąt lat temu był tam staw młyński, że to było zalane wodą, że była wojna, że były gruzy, zburzenia i tak dalej, gdzie był młyn. To się dowiedziały dzisiaj, o kamieniach węgielnych się dowiedziały, co to jest. Dużą frajdę uczestnikom rajdu sprawiła również wizyta w jednostce Państwowej Straży Pożarnej. Biskupieccy strażacy opowiedzieli o swojej pracy i zaprezentowali sprzęt, z którego korzystają w trakcie swoich interwencji. Było fajnie. Było super. Oglądaliśmy wozy strażackie i pan nam opowiadał, jakie rzeczy do czego służą. U strażaków mi się podobały wozy strażackie i hełmy. Wozy strażackie, różne sprzęty, gadżety. Opowiadali, dzieci mają różne rzeczy, jakich kombinezony są zbudowane. Najbardziej mi się podobał sprzęt strażaka. Mi się najbardziej podobało to, że mogliśmy zobaczyć, jaką rolę wypełniają strażacy. Dodatkowo wizyta w jednostce była również okazją do porozmawiania o kwestii bezpieczeństwa w trakcie ferii. Młodzież, dzieciaczki są coraz bardziej uświadomieni. Myślę, że też gdzieś to jest później i w domach przekazywane, także mimo woli też i rodzice gdzieś tam jakieś pewnie informacje muszą przyjąć po takich wycieczkach, bo jednak jest to jakieś przeżycie, tak? Po takich zwiedzeniach straży, tak, policji czy pogotowia. Podczas ferii dzieci poznały również historię biskupieckich harcerzy oraz odwiedziły Ludowy Klub Kolarski Warmia. W trakcie wizyty w Biskupieckim Domu Kultury zwiedzały budynek i obejrzały filmy na dużym ekranie. Poza wycieczkami edukacyjnymi dzieci brały udział w licznych zabawach integracyjnych, takich jak bal karnawałowy i wspólne karaoke. Zaś w miejskiej hali sportowej brały udział w zajęciach sportowych i ruchowych. Na zakończenie olimpiady zimowej uczniowie zostali nagrodzeni medalami, zaś za udział w akcji Zima z CKTiS dzieci otrzymały specjalne dyplomy i odznaki. Specjalne, bo przed ich zdobywcami stoi kolejne wyzwanie. Każde dziecko w tym momencie już jest dziecięcym przewodnikiem. One dostaną zadanie na poferiach, żeby oprowadzić po Biskupcu swoich rodziców, swoich dziadków, zadać im pytania, wygrać nagrody, może jakieś rodzinne takie, no to takie, żeby wzajemne te rozmowy, a to też taki cel jest nadrzędny łączenia lokalnej społeczności. Łączy nas historia, wspólne przeżycia, miejsca i to właśnie w tym kierunku to robimy.
W akcji Zima z CKTiS udział wzięło prawie 80 uczniów. Relacje zdjęciowe z zimowych zajęć znajdziecie Państwo na facebookowym profilu Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu.